Sponsorem programu jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Dzień dobry, witam Państwa. Maciej Wośko, portal W Gospodarce, Gazeta Bankowa. Kłaniam się nisko i witam w wywiadzie gospodarczym. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Witam, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. No, można się spodziewać, że porozmawiamy zatem o długach, o zadłużeniu i o bardzo ciekawych wynikach badań czy ankiet, ale również o danych KRD. Z których wynika, i zaczniemy od przedsiębiorców, potem opowiemy chwilę też o zwykłych dłużnikach, zwykłych obywatelach. Zacznijmy jednak od przedsiębiorców, jako że jesteśmy w wywiadzie gospodarczym. Z badań KRD wynika, że większość krajowych przedsiębiorców ma problemy z otrzymywaniem zapłaty w terminie. 85% firm deklaruje, że kontrahenci spóźniają się z oddaniem pieniędzy za sprzedane usługi bądź towary. To jest jasne, że zatory płatnicze spowalniają rozwój gospodarki. I równocześnie taka informacja z ankiet wynika, że 70% firm uważa, że ustawowy termin płatności za fakturę nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Dziś mamy zgodnie z ustawą 60 dni maksymalny termin, chyba że umowa między firmami stanowi inaczej. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, tylko 27% przedsiębiorców jest konsekwentnych w stosowaniu sankcji wobec firm, które nie płacą im za towary i usługi, mimo że zapowiadają podjęcie różnorodnych działań zmierzających do odzyskania pieniędzy, to z ich wdrażaniem w życie jest gorzej. No tak, tak mówią badania. Te badania były robione pod tytułem audyt windykacyjny. Tutaj w nich brała udział także firma windykacyjna Kaczmarski Inkasso, którą jesteśmy w grupie kapitałowej. I rzeczywiście wynika z tego badania, które zostało powtórzone powtórnie po roku 2015, czyli 2 lata odstępu między tymi badaniami. I to zaskakujące, że jeszcze 2 lata temu 50% przedsiębiorców mówiło o tym, że w sytuacji, kiedy zagrożą swojemu dłużnikowi jakimiś sankcjami, no to rzeczywiście stosują te środki, by pieniądze odzyskać. Natomiast w tej chwili nastąpiło swego rodzaju rozluźnienie, bo tylko 27% tych, którzy wcześniej deklarowali, że podejmą działania w celu odzyskania należności, rzeczywiście te działania podejmują. Możemy zapytać, z czego to wynika. Otóż zapewne ma na to wpływ dobra koniunktura w tej chwili w gospodarce. Czyli co, czyli możemy poczekać po prostu na... Czyli na przedsiębiorcy na nie mają problemu z nowymi zamówieniami, sprzedają towar na bieżąco, więc w pewien sposób zostali rozleniwieni przez taką sytuację, co na pewno nie może mieć niedobre konsekwencje, jeżeli będą nadal tak postępowali, ponieważ płynność finansową należy utrzymywać non-stop i patrzeć na ten problem, czy na brak problemu w sposób długofalowy, więc nie możemy tutaj uśpić czujności i w sytuacji, kiedy nastąpi pewne spowolnienie bądź no, jakieś złe wydarzenie w naszej firmie, może okazać się, że pieniędzy, które są niezbędne po to, żebyśmy zapłacili ZUS, żebyśmy zapłacili wypłaty swoim pracownikom, czy zapłacili dostawcy za towar, no, że tych pieniędzy zaczyna na koncie brakować. Więc tutaj musimy być bardzo ostrożni. No dobrze, ale to mówimy o sytuacji, w której firmy no, raczej próbują się dogadywać. Nie sądzi pan prezes, że wynika to też z tego, że no, straciliśmy trochę zaufanie do takich no, twardych sposobów, na przykład do sądu. Wiemy już, że idąc do sądu, dochodząc w sądzie naszych praw, naszych pieniędzy, no, trzeba się przygotować po pierwsze na wydatki, po drugie na długotrwały bardzo często proces. Te zachowania też badaliśmy w czasie badania audyt windykacyjny i rzeczywiście polscy przedsiębiorcy w mniejszym stopniu korzystają z tych twardych sposobów dochodzenia należności. Zyskują tutaj te sposoby polubowne. I teraz, żeby pokazać to Państwu w liczbach, jeżeli jeszcze 2 lata temu
22% polskich przedsiębiorców kierowało sprawy do postępowania sądowego, to w tej chwili ten odsetek spadł do 20%. Sprawy kierowane do kancelarii prawnych w tej chwili korzysta też z tego udogodnienia około 20% przedsiębiorców, a jeszcze dwa lata temu 26%. Więcej przedsiębiorcy w tej chwili używają tych miękkich sposobów, kierują na przykład sprawy do firm windykacyjnych, w tej chwili około 13% w porównaniu do 11% dwa lata temu, a także sami próbują podejmować swego rodzaju rozmowy z dłużnikiem, telefonują do nich, przypominają o terminach zapłaty, bo okazuje się, że te środki działania są skuteczniejsze i szybsze niż skierowanie sprawy do sądu czy do kancelarii prawnej. Zupełnie się w Polsce nie przyjął, przynajmniej na razie nie przyjęła instytucja mediacji, mediatora sądowego na przykład, który no próbuje znaleźć jakieś rozwiązanie, zanim dojdzie już do twardego procesu. Jeszcze kilka lat temu no, miałem wrażenie, mogliśmy obserwować taki boom, zainteresowanie tą formą rozwiązywania sporów. Mam wrażenie, że to niestety trochę ucieka. Raczej firmy próbują się dogadywać same na własną rękę. Rzeczywiście forma mediacji jest praktycznie nieużywana przez polskich przedsiębiorców. Stosują tutaj innego rodzaju działania, ale też przede wszystkim należy wspomnieć o profilaktyce, bo zawsze taniej jest zapobiegać niż leczyć. I tutaj też polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają po pierwsze z informacji, które umieszczają na fakturach o tym, że w sytuacji, kiedy faktura nie zostanie zapłacona, to zostanie ona skierowana do firmy windykacyjnej. W tej chwili postępuje tak około 11% przedsiębiorców. Ewentualnie, że taki dług zostanie wpisany do Biura Informacji Gospodarczej, czyli na przykład do Krajowego Rejestru Długów. I w tej chwili korzysta z takiej informacji na fakturze około 10% przedsiębiorców. Z drugiej strony też, zanim sprzedamy towar czy usługę z odroczonym terminem zapłaty, no to powinniśmy dokładnie zweryfikować te firmy, której chcemy towar sprzedać, czy gwarantuje nam zapłatę w terminie. Okazuje się, że jednak polscy przedsiębiorcy nadal niechętnie dokonują takiej weryfikacji. Zaledwie 53,6% polskich przedsiębiorców sprawdza swojego kontrahenta przed sprzedażą. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest ponad połowa, ale to wciąż jest mało, bo ciekawe są też sposoby sprawdzania kontrahentów. No, są różne źródła, w których kontrahenci sprawdzają rzeczywiście swoich przyszłych partnerów biznesowych. W tej chwili największą popularność mają te źródła, które podają dane finansowe firmy, chociażby dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Tutaj niemalże w odsetku 30% przedsiębiorcy, jeżeli już weryfikują, to weryfikują właśnie tam. Ta metoda zyskała bardzo na popularności, bo dwa lata temu zaledwie 5% przedsiębiorców z niej korzystało. Drugim takim miejscem są Biura Informacji Gospodarczej. W tej chwili 25% przedsiębiorców dokonuje tej weryfikacji właśnie w BIG-u. Choćby właśnie w Krajowym Rejestrze Długów. Tak, w Krajowym Rejestrze Długów to jest największa baza informacji na temat przedsiębiorców. Zmalało znaczenie weryfikacji takiej ogólnie w internecie, czyli na forach internetowych, w giełdach wierzytelności. Właśnie myślę, że wynika to z tego, że te informacje nie zawsze były rzetelne. Zajmowało to przedsiębiorcom też dużo czasu. Weryfikacja w Krajowym Rejestrze Długów trwa tak naprawdę kilkadziesiąt sekund i wiemy, z kim mamy do czynienia. Jeśli chodzi o internet, no to myślę, że to wynika z procesu takiego, że tracimy zaufanie do internetu, do informacji tam publikowanych, tak nie do końca w momencie, kiedy zwłaszcza to są właśnie jakieś fora i nie do końca możemy sprawdzić wiarygodność wpisu i tego, jak ten wpis został umieszczony. Źródło, bo być może jest ktoś źródło w sposób złośliwy. I czy rzeczywiście jest to wpisy. Klient, czy na przykład konkurencja nieuczciwa, która w ten sposób próbuje zrobić nieprzyjemność swojemu konkurentowi, to zaufanie tracimy.
ale no cały czas zbyt rzadko sprawdzamy to. Czy to jest takie trudne? Bo to jest pytanie. Czy tak trudno sprawdzić kontrahenta, zanim podejmiemy współpracę? Nie, to leży w naszej mentalności, że jakby cały czas część przedsiębiorców uważa, że nie należy... No jest to jakiś sygnał o braku zaufania. O braku zaufania. Nie, to jest oznaka dbania o naszą firmę, dbania o nasze finanse, dbania o naszych pracowników, po to, żebyśmy cały czas mogli mówić o tym, że utrzymujemy płynność finansową. I teraz, jeżeli patrzymy, kiedy weryfikują polscy przedsiębiorcy, to okazuje się, że z tych, którzy weryfikują, z tych 53%, 30% weryfikuje, sprawdza tylko nowego kontrahenta, czyli w momencie, kiedy zaczyna z kimś relację. 8% tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wartość kontraktu jest na wysoką kwotę, więc i ryzyko większe. Zaledwie 12% przedsiębiorców weryfikuje kontrahenta przed zawarciem każdej transakcji. Jak okazuje się, w tej grupie praktycznie nie ma problemów z zatorami płatniczymi, o których mówiliśmy na początku. Zadłużać się nie lubimy mieć długów, ale nie lubimy też darować pieniędzy. Przejdźmy w takim razie do zwykłych dłużników, czyli obywateli zadłużonych. Tu również badanie prowadzone przez KRD. Kobiety zadłużają się w firmach pożyczkowych równie często jak mężczyźni, jednak to one mają właśnie w tych firmach pożyczkowych znacznie większe długi od panów. Statystyczna Polka ma do oddania w firmie pożyczkowej blisko 4,5 tysiąca złotych. Panowie z kolei zadłużają się w bankach, no i przeciętny średnia wartość niespłaconego przez nich kredytu to około 62,1 tysiąca złotych. Kobiety mają w bankach do oddania 57,7 tysiąca złotych. Z czego to wynika? No tak, jeżeli spojrzymy generalnie na statystyki Krajowego Rejestru Długów, no to przeważają mężczyźni. Kobiety, jeżeli zaczynają tych mężczyzn wyprzedać, to jest to dopiero po 65 roku życia, jeżeli spojrzymy w kategorie wiekowe. Tutaj przy dłużnikach wobec firm pożyczkowych czy bankowych rzeczywiście też przeważają mężczyźni, stanowią oni około 61% zadłużonych. Natomiast właśnie w firmach pożyczkowych kobiety szybsza i mężczyźni decyzja, szybsza, wyrównują się szybsza wiekiem. Potrzeba, kiedy panie podejmują taką decyzję, myślę, że panie, o pożyczce z firmy pożyczkowej? Myślę, że panie często działają pod wpływem impulsu. Jak to mówimy, są to swego rodzaju zachcianki, kiedy znajdujemy się w sklepie i chcemy sobie kupić na przykład markową torebkę albo nowe dżinsy, a to możemy skorzystać wtedy z usługi firmy pożyczkowej online, otrzymujemy wówczas pieniądze bardzo szybko i wydajemy. I niestety z tego powstaje to zadłużenie, które potem nie zawsze jest spłacane i trafia do Krajowego Rejestru Długów. Panowie działają w sposób mniej impulsywny, w związku z tym też to zadłużenie, jak pan wspomniał wcześniej, jest niższe o 500 zł niż to zadłużenie, które dotyczy pań. Mówię względem firm pożyczkowych, bo w bankach jest dokładnie odwrotnie. Jak już jesteśmy przy paniach i panach, okazuje się, że inicjatorami finansowych sprzeczek są najczęściej kobiety, a zazwyczaj powodem ich pretensji wobec partnera są duże wydatki i niepilnowanie przez niego obowiązków finansowych, wynika z innego badania prowadzonego przez jedną z firm pożyczkowych. Niemal co dziesiąta osoba przyznała, że przeszkadzają jej również różnice w wysokości zarobków, czyli jednak no, ta różnica płci wyraźnie jest widoczna w danych KRD, ale również w takich no, prostych sprzeczkach domowych. No tak, ale też jak patrzymy na statystykę, na co wydają kobiety, na co wydają mężczyźni, jeżeli mówimy już nawet o tych wyższych kwotach, no to, czyli zadłużeniu wobec banków, no to kobiety najczęściej wydają te pieniądze na meble, na urządzenie mieszkania, natomiast mężczyźni najczęściej przeznaczają te pieniądze na zakup samochodu, czasem motocykla. Stąd też i te kwoty są wyższe, tak? Bo to jest 62 tysiące złotych wobec 57,7. Natomiast jeżeli chodzi o firmy pożyczkowe, no to mężczyźni no też ulegają pokusom, ale najczęściej wydają wtedy te pieniądze na
nowy model smartfona, ewentualnie też na jakieś akcesoria do motocykla. No tu bym polemizował, znam wiele pań, które znacznie chętniej wydadzą właśnie pożyczone pieniądze na nowy model smartfona niż panowie. Najwięcej dłużników bankowych i pożyczkowych mieszka na Mazowszu, Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce. Mieszkańcy dużych miast zapożyczają się w bankach, mieszkańcy wsi i małych miasteczek zapożyczają się w firmach pożyczkowych, co jest chyba dość naturalnym i zrozumiałym trendem. No, chodzi o dostępność pożyczek i kredytów. Tak, oczywiście. 44% dłużników bankowych to są mieszkańcy dużych miast, natomiast 37% dłużników firm pożyczkowych to są mieszkańcy wsi i małych miasteczek. Oczywiście wynika to z dostępności i pewnych tradycji. Otóż mieszkańcy małych miejscowości, miasteczek często nie mają dostępu do banku, bo po prostu go tam nie ma. Natomiast chętnie spotkają się z doradcą finansowym z firmy pożyczkowej, który im te pieniądze przyniesie do domu. I to jest, zapewne wynika to z tego. Ale poza tym rośnie też w tej chwili udział firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek online. I tu znowu powinniśmy wejść jakby w następne porównania, czyli wiekowe, bo okazuje się, że z usług firm, usług bankowych, z kredytów bankowych najczęściej korzystają osoby w wieku, czyli co druga osoba w wieku między 36 a 55 lat, co trzecia w wieku powyżej 56 lat. Natomiast odwrotnie w firmach pożyczkowych. Tutaj korzystają głównie ludzie młodzi między 18 a 35 rokiem życia. I to jest rzecz zaskakująca, bo wydawałoby się, że to właśnie raczej firmy pożyczkowe kierują swoją ofertę do osób starszych, mniej zamożnych, bardzo często emerytów. Tymczasem no, uruchomienie pożyczania przez internet spowodowało obniżenie wieku. Panie prezesie, na zakończenie prośba o jedną krótką radę, no bo ja rozumiem tak, firmom doradzamy zbieranie informacji na temat kontrahenta, obywatelom zbieramy, zalecamy czy polecamy zbieranie informacji na temat kredytu czy pożyczki, którą chcą zaciągnąć. Co jest ważniejsze, zebranie tych informacji czy pilnowanie później terminów i świadomość no, konsekwencji w sytuacji, gdy kredyt jest niespłacany? Znaczy tak, oczywiście firma w pierwszej kolejności, tak jak pan powiedział, powinna dobrze zweryfikować, z kim ma do czynienia i czy nie podejmuje zbyt dużego ryzyka. Natomiast konsument przede wszystkim powinien ocenić własne możliwości. Czy będzie w stanie regulować ratę o tej wysokości w sytuacji, kiedy ulegnie zmianie coś w jego rodzinie, czyli mogą się zmniejszyć jego dochody. Nigdy nie można szacować to w taki sposób, że tak jak w tej chwili możemy spłacać określoną kwotę, że tak będzie zawsze, więc tutaj pewna ostrożność. Natomiast w sytuacji, kiedy już nie możemy regulować swoich należności, po pierwsze kontaktujmy się z firmą, która jest naszym wierzycielem. Nie unikajmy tutaj tej odpowiedzialności, bo zawsze jest możliwość, mówiąc po ludzku, dogadania się i rozłożenia pewnych spłat na bardziej dogodne raty. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pożyczyliśmy trochę czasu antenowego z ramówki. Bardzo serdecznie państwu dziękuję i do zobaczenia w wywiadzie gospodarczym już jutro. Sponsorem programu jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości.